nowa rekordzistka, którą witamy na pokładzie przy startowie 13, Dominika Rosak. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Banalnie na początek, od jak dawna grasz piłkę, w jakich klubach dotychczas występowałaś? Będzie już 11 lat we wrześniu. Występowałam w klubach, no zaczęłam w Polonii Bytom, później tam zahaczyłam o katowicką Gieksę, o Mitek Żywiec. W ostatnim sezonie jeszcze reprezentowałam Barwerów Rybnik, no i trafiłam tutaj. No a co sprawiło, że trafiłaś właśnie na startową 13? Potrzebowałam po prostu zmiany, a Rekord to jest jedyna taka drużyna, która jakby nie było w zeszłym roku, bardzo obiła się też o ten awans do Ekstraligi, więc myślę, że i w tym sezonie będziemy mieli na tą szansę. To jest bardzo młody zespół, też widać, że ambitny i z perspektywą na przyszłość. Spora wiedza o Rekordzie. Po lekturze klubów, które wymieniłaś, wnoszę, że niejednokrotnie miałaś już okazję być na tym obiekcie. Jak wspominasz przyjazdy do Cygańskiego Lasu ze swoimi poprzednimi drużynami, jak wychodziły te występy? Szczerze powiem, że nigdy nie przypadałam grać z Rekordem, ale zawsze grało mi się bardzo dobrze. Zawsze chciałam jakoś się pokazać z najlepszej strony i dlatego jakoś tak lepiej mi się grało. No i dodajmy, że miałaś okazję niejednokrotnie grać również w hali przy startowej 13, że wspomnę o Ekstralidze futsalu. Też się zdarzyło i to chyba w barwach Rybnik, tak, bo jeszcze ja grałam w Rolniku, ale to jeszcze chyba Bielska nie było wtedy w Ekstralidze. A jak zapatrujesz się na łączenie obowiązków futbolistki i zawodniczki futsalowej? Już to pogodziłam wcześniej, więc myślę, że pogodzę i teraz. A z bardzo dobrym skutkiem, skoro złoty medal Mistrzostw Polski w CV. Dobrze to wspominam i też chciałabym to z Rekordem jakby osiągnąć. Czego bardzo serdecznie życzymy, witając na pokładzie. Bardzo dziękuję.